drogie, cudowne, wspaniałe, niezwykłe kobiety, niewiasty, towarzyszki życia, męskiego życia. Znów mam do was jedną uwagę, którą chcę się z wami podzielić. Pewnym prawem, które ułatwia korzystanie z męskiego świata, z tego bezgranicznego dobra, które można stamtąd zaczerpnąć. Ci faceci są gotowi są pełnymi garściami dawać wam wszelakie dobra. Niestety, tak jak łyżka dziegciu potrafi zepsuć beczkę miodu, tak samo niewielka pastylka cjanku potasu potrafi zatruć całe wesele. Tak samo są takie słowa, które potrafią zatruć u faceta tę nieodpartą chęć do dawania. Normalny mężczyzna ma nieodpartą chęć dawania, ofiarowywania. I ta chęć może zostać zablokowana, zatruta przez tak proste słowo, tak proste dwa słowa, jak na przykład nie umiesz, nie potrafisz lub nie zdajesz sobie sprawy lub nie rozumiesz. Drogie panie, chciałbym, żebyście zapamiętały, że nie jest ważne, co sądzicie o swoich partnerach. To jest zupełnie bez znaczenia. Natomiast ma ogromne znaczenie to, co do nich mówicie. Jeżeli mówisz do swojego partnera: ty, kochanie, umiesz, ty, kochanie, potrafisz, ty, kochanie, rozumiesz, jeżeli dodajesz jeszcze do tego na przykład słowo uogólniające, na przykład wszystko lub zawsze, ty zawsze potrafisz, ty wszystko rozumiesz, ty najlepiej potrafisz, to wzmacniające, uogólniające słowo otwiera drogę do serca i do portfela mężczyzny. I dlatego informuję was, drogie panie, ja wiem, że czasami dużo cenniejszy jest portfel od serca i warto znaleźć drogę do tego sposobu, w jaki się ten portfel otwiera, ale przy okazji, jak on otwiera portfel, to jego serce też się otwiera, a ja wiem, czasami to może być bez znaczenia. Natomiast, drogie panie, pomóżcie nam, facetom, otworzyć nasze serca i nasze portfele i mówcie do nas, że my umiemy, że my potrafimy i że my zawsze jesteśmy najlepsi i że wy nas najbardziej kochacie. Przepraszam. Jesteście najszczęśliwsze z nami. Najszczęśliwsze. Zapamiętajcie to słowo. Jestem z tobą najszczęśliwsza. Nie musisz dodawać na świecie, żebyś się nie zakrztusiła jak ja.